To czas i pora przywitać w naszym studiu dzisiaj gościa zapowiadanego, Bernadetta Kowalską. W zeszłym tygodniu temat naszej rozmowy miał być zupełnie inny. Do tego tematu i tak jeszcze dzisiaj wrócimy, ale no i przed Bernadetko pozwól, że na twoje ręce złożę wyrazy współczucia, takie najszczersze. Bo informacja, która dotarła do nas w środę, to informacja, która no nie jednemu człowiekowi, a tobie już na pewno, spowodowała, że świat obrócił się do góry nogami. Tak. Dowiedzieliśmy się o śmierci Jurka Macoły. Trudno by było teraz zadawać ci pytania dotyczące Jurka, ale chciałbym, żebyśmy go trochę powspominali, bo przecież to był, jakby nie wejrzeć na to, znakomity kolega, producent muzyczny, brat, wujek, a przede wszystkim przyjaciel. Tak. Ja myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że Jurek był przyjacielem wszystkich ludzi. Dowód tego było właśnie, daliśmy wszyscy razem w sobotę, kiedy żegnaliśmy Jurka. Co mogę powiedzieć? Jurek był osobą bardzo skromną, ale był osobą bardzo dobrą. Zostawił wiele wspaniałych, mądrych rad. Radził swoim kolegom ze sceny, którzy też chcieli po prostu sami tworzyć muzykę. Zawsze był otwarty, nigdy nie skrywał swojego talentu kompozytorskiego. Po prostu udzielał rad, jeżeli ktoś się do niego zwrócił. Zawsze po prostu opowiadał o tym. Kiedyś, tak powiem troszeczkę inaczej, kiedyś miałam program taki kulinarny i rozmawiałam z kuchmistrzem i zapytałam, niech mi pan zdradzi przepis, żeby w kuchni właśnie ten produkt zawsze wyszedł jak najlepiej. On mi powiedział, pani Bernadette, takich tajników się nie zdradza. A tu właśnie u Jurka było całkiem inaczej. No on właśnie, się dzielił swoją wiedzą. To, że chciał powiedzieć, że nieważne, czy ktoś miał lot 7, 17 czy 77, kiedy przyszedł do Jurka i zapytał Jurka o cokolwiek, to Jurek się tą wiedzą dzielił. To był taki człowiek, który bardzo chętnie i chyba bardzo liczył na to, że ta wiedza, którą on mu przekaże, i zostanie wykorzystano na przyszłość. Będzie to owocować i właśnie nie zamykał tych wszystkich swoich tajników. Taki czeladnik to był taki prawdziwy. Taki czeladnik, chciał, żeby wszyscy korzystali z jego wiedzy, żeby po prostu tworzyli. A wręcz mogę powiedzieć, bo też na pewno ci, którzy to usłyszą, to wiedzą, że niejednemu z naszych przyjaciół ze sceny śląskiej wskazał taką drogę, wskazał dokładnie nurt muzyczny, w jakimś słowie tam pokierował, bo pracował przecież od początku z wieloma znanymi artystami sceny śląskiej. I to właśnie było taką jego największą zaletą. Nie skrywał tego wszystkiego, co potrafił, dzielił się z tym, przy tym był do końca prawdziwy, skromny był i był dobrym człowiekiem. Bernadetko, spróbujmy sobie to jakoś chronologicznie wszystko poukładać. Mam tutaj troszkę takiego życiorysu, biografii Jurka. Jurek, jest tu napisane, że był samoukiem. Tak. Opowiadał, myślę, że to też takie ciekawe, opowiadał, że w kuchni jak jadł śniadanie, to mama któregoś dnia kupiła obróz na stół, wiesz, jak to kiedyś taką cerkę się kupowało. Tak. I ona właśnie była w takie kratki, tak? No i on tak przy tym śniadaniu tak sobie zaczął po tym stole paluszkami i tato go wtedy zapytał, Jurek, a co ty robisz? A ja gram. Mówi, a może ty byś chciał grać, naprawdę? No i w ten sposób zaczęła się jego przygoda, a rodzice go zapisali właśnie do ogniska muzycznego, gdzie Jurek uczył się właśnie śpiewu, tańczył, jego pierwsze występy właśnie opowiadał, jak tańczył w parze z dziewczynką. I to, tak właśnie się to zaczęło, gdzieś ten talent był. I tak się ten talent rozwija. W 1969 roku zaczyna już taką troszkę poważniejszą swoją pracę Jurek. Trzeba śmiało też powiedzieć, że 69 rok, to nie wiem, czy moi rodzice zdążyli się już wtedy poznać. Mnie na pewno jeszcze nie zaplanowali, ale Jurek już planował. I Jurek to już takie licealne właśnie muzyczne składy zespołowe. Tutaj z jego przyjaciółmi z liceum, Józek, Herok. I oczywiście spotyka tutaj Krzysia Sergiela, spotyka Edka Sikorę, pierwszy
ich zespół Zakaz, potem zespół Bez Szefa, to ta muzyka taka niepokorna, rockowa, gdzie bardzo dużo też tutaj ulubionej muzyki Jurka było. Jurek właśnie w tych składach uwielbiał i wykonywał utwory zespołu The Beatles, bo to właśnie był jego ulubiony zespół. Wspominasz liceum, ten czas Jurka, powiem ci, że podczas pożegnania i mszy świętej Miorzek ta przyjemność, nie, ciężko powiedzieć, ale Miorzek ta możliwość siedzenia przed chyba jego koleżankami z klasy licealnej, bo tak przynajmniej na wieńcu było napisane. Jakby na to wejrzeć, to tych lat od jego liceum trochę minęło, a te ławki tych koleżanek i kolegów z liceum były pełne jeszcze. Tak, były pełne, bo często spotykaliśmy się też, jak na przykład byliśmy na jakichś spotkaniach właśnie tu w piekarach, to wtedy właśnie podchodzili do siebie, rozmawiali i Jurek zawsze bardzo otwarty na taką rozmowę i myślę, że to też przy tym, jak bardzo był zachowawczy, ktoś by może nie znając go pomyślał, że nie lubi takich kontaktów, to absolutnie nie, po prostu jeżeli się podeszło do Jurka i powiedziało pierwsze słowo, Jurek się otwierał i akceptował człowieka od początku, nie wiedząc kim on jest, co robi, czy go zainteresuje, czy podziela jego pasję, po prostu był otwarty na każdego człowieka. Koleżanki, koledzy z ławy szkolnej, zresztą nie inną, bo pewnie gro zwykłych, normalnych ludzi, mieszkańców piekar, którzy na co dzień może nie zamienili słowa z Jurkiem, ale w ta sobota byli razem z Jurkiem w tej jego ostatniej drodze, bo on chyba bardzo mocno też to podkreślał, że to jest synek z piekor, z tamtej ziemi. To jest właśnie to, że Jurek tak bardzo kochał swoje miasto, że czasem sobie żartowałam, wychodząc, jak zajechaliśmy gdzieś dalej, szczególnie jeżeli chodziło o takie koncerty plenerowe, przyjeżdżaliśmy w deszczu i wchodzimy na scenę, mówię, no proszę Państwa, już jesteśmy, słońce świeci, ja wiem, a w piekarach pada deszcz, prawda Jurku? A Jurek wtedy z oburzeniem powiedział, nie, bo w piekarach jest zawsze najlepsza pogoda. Szczycił się z tym, że jest piekar, jego piekary były ukochane, często jak zajeżdżaliśmy właśnie na jakieś wyprawy, dalekie koncerty, to tak jechał, obserwował te krajobrazy i powiedział, jak tu jest fajnie, ale ja by tu nie chciał mieszkać, moje piekary. I naprawdę mieszkańcy piekar wspaniale pożegnali Jurka, za to wam wszystkim, którzy żegnali Jurka, bardzo wam dziękuję. Oczywiście tylko mieszkańcy piekar pożegnali Jurka. Powiem ci, Bernadetko, że jakby zestawić te ze sobą piekary śląskie i Jurek, to zawsze mam ten obraz, jak Jurek opowiadał, że idzie sobie po te bułki. Tak. Rano na to śniadanie. Idzie po bułki rano na śniadanie, miał swoje ulubione miejsca i często na przykład jak rano żeśmy się zdzwaniali, to mówi mi, a teraz się idę na Charlie. A mówię, a co tam masz? No tam się wleza do sklepu komputerowego. I oczywiście były to takie jego spacery w ciągu dnia dwa razy, gdzie spacerował i ja nigdy nie... I było to tak, albo kierunek Charlie, centrum, albo właśnie kierunek Józefka i tam wkoło swojego osiedla, gdzie mieszkał. I nigdy mi nie powiedział, że a to teraz, no nie wiem, no to może by gdzieś pojechał. Po prostu jego piekary były do końca najlepszym miejscem na świecie, które mogło mu się przydarzyć, gdzie mógł żyć. Ukochane piekary to temat, który za nami, ale Jurek to nie inna ikona śląskiej muzyki. Ja kiedyś nawet porwał się na takie stwierdzenie i sądzę, że to stwierdzenie nawet jest najodpowiedniejszym, które pasuje do Jurka, że to jest jeden z ojców śląskiej muzyki. Tak. Ale zanim śląską muzyka, to przede wszystkim też artyści takiego
szerokiego polskiego formatu, bo przecież to grupa I&I i słynny szlagier Pocałuj Mnie, ale to też, jakby nie spojrzeć, Jacek Stachurski, jego pierwszy hit, i to właśnie można powiedzieć, że dzięki Jurkowi pan Jacek Stachurski jest znany w ogóle. Dokładnie tak, jeszcze niedawno, może to było rok temu, właśnie wiem, że rozmawiali, bo wiem, że powstał taki miks do utworu Jacka Stachurskiego i wiem, że rozmawiał z Jurkiem o tam o prawach i tak dalej, ale masz rację w zupełności. Tutaj naprawdę ta muzyka, którą Jurek od tych lat licealnych razem ze swoimi przyjaciółmi po prostu, że tak powiem, kreował, się zmieniła. Zmieniła się. Tych opowiadań było mnóstwo. Ja jestem przeszczęśliwa, że właśnie tyle tych wspaniałych lat Jurek opowiadał. Bo to też jeszcze lata z Gajgą na scenie spędzone, a jak Gajga, no jakby na to nie spojrzeć, to była gwiazda i to był format, czyli to były trasy koncertowe. Zawodostwo. Tak, to już była zupełnie inna liga i inna bajka. Trzy miesiące, kiedy Jurek mówił zawsze, że z utęsknieniem wracał właśnie do domu, do mamy i taty, jak jeszcze tato był, a potem już tylko mama na niego czekała i powiedział, że raz się zdarzyło, że były to najpiękniejsze święta, bo wrócił dzień przed Wigilią. Mówi, że powiedział, że tego dnia nigdy nie zapomni, jaka to była w jego sercu radość, że wrócił. Ale wracając jeszcze do tego, jakie nurty muzyki Jurek dotykał wcześniej, to dziś wiem, że przyszedł taki moment, kiedy zdał sobie sprawę, że mieszka w Piekarach Śląskich, że powstało Radio Piekary, że były te zaczątki, że tutaj rozmawiał, był jednym z kompozytorów tutaj właśnie w Piekarach i myślę, że to go skłoniło, że zajął się muzyką właśnie szlagierową. Że to nawet sam, taki, podczas pogrzebu taki... są pan poseł Polaczek, dobrze pamiętam, powiedział o tym, że kiedy w Piekarach zastanawiano się, kto tu będzie tworzył do Radia Piekary, to padła jedna odpowiedź, no przecież jest Jurek Macoła. Jest Jurek Macoła i tutaj właśnie myślę, że Jurek naprawdę odłożył, chociaż nie ukrywam w studiu, jak te nasze pierwsze płyty, to zawsze gdzieś w tych utworach przemycał te dźwięki gitary solowej, tutaj zawsze zapraszaliśmy, potem już z nami grał Krzysiu Sergiel, jego właśnie kolega ze składu z Gajgą. I tutaj bardzo lubił wracać do tych dźwięków takich gitarowych, tych takich smaczków, tak. Ale po prostu wiem, że zostawił to i został, powiedział, już nie chcę jeździć daleko, jest na miejscu. Zresztą jego dżingle były pierwszymi dżinglami w radiowym. To była właśnie jego twórczość. Rozumiem, że na hip-hop nigdy cię nie namówił. Nie ukrywam, żeśmy o tym rozmawiali, czasem z takim żartem, gdzieś tutaj właśnie ten grzeszny plan, który potem jeszcze raz, że odtworzył właśnie Robert, mój syn, jak byliśmy razem w składzie, to gdzieś tak troszeczkę tego próby było, ale tak jak mówię, Jurek starał troszeczkę wkładać tych dźwięków, które go zawsze kręciły w to szlagierowe towarzystwo. I zawsze troszeczkę ta muzyka się odróżniała od tych reszty kompozycji. Bo jak Państwo byście nie wiedzieli, to Ciemna Strona Miasta, taki hip-hopowy skład i płyta, to właśnie robota to właśnie Jurka. Robota Jurka i pamiętam, mówi, że jak gdzieś była pierwsza premiera tego, no to było pip. Chodziło oczywiście o tekst. Ale powiem Ci, że jak ja się za pierwszym razem dowiedział, kiedy przygotowywali mnie się do jubileuszu Jurka i dowiedział się, że Jurek w ogóle cokolwiek maczu tam ręce w hip-hopie, to było tak różne zestawienie obrazka Jurka uśmiechniętego, tego takiego starszego pana, który właśnie idzie się po te bułki na ten Charley i się człapie, a tu jednak takie hip-hopowe brzmienie. To mi w ogóle nie pasowało. Nie? Jak często właśnie mówiłam o nim na koncercie, jak już zespół po prostu przedstawiałam i powiedziałam właśnie, że tworzył taką muzykę, takie piosenki, a on wtedy tylko tak dodawał, uśmiechnął się zawsze i powiedział, ale to było wtedy, jak ja miał długie włosy. Dobrze, chronologicznie to jakoś nam się wszystko układa w całość, ale trzeba też wspomnieć, co najważniejsze. Nie ino doceniany przez nas, jego przyjaciół, znajomych, rodzina i tych wszystkich fanów, ale też doceniony troszkę wyżej, bo nagrody to też taką nieodzowną rzecz, która była z Jurkiem. Tak.
zdarzyło się tak, że został też właśnie nie na tą ostatnią drogę, ale wcześniej został odznaczony nagrodą Wawrzyńca Hajdy, działacza kultury w Piekarach Śląskich. Potem został odznaczony odznaką srebrną zasłużonego dla województwa śląskiego, a właśnie 3 lata temu na swoim koncercie z okazji 35-lecia pracy zawodowej muzycznej został odznaczony złotą odznaką zasłużonego dla województwa, działacza dla województwa śląskiego, a jeszcze wcześniej w 2013 został odznaczony przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego Kultury właśnie nagrodą ministra. Także te rzeczy naprawdę się zdarzały, chociaż tak jak powiedziałam już kiedyś i będę mówić, najmniej był doceniany w mieście, w którym mieszkał. Ale tak jest zawsze, tak jest, że zawsze najciemniej jest pod latarnią. Tak, a ktoś powiedział, że trudno być prorokiem w swoim mieście i może to tak, chociaż nie tłumaczy to niczego. Do końca niczego. Dzisiaj po Jurku została twórczość, zostało gro napisanych piosenek, został też temat niedokończonej waszej płyty tak naprawdę. To trudny temat jest. O tym temacie może kiedyś jeszcze porozmawiamy, Bernadeta, bo to jest temat taki przyszłościowy, ale co najważniejsze, zostaje jego pamięć. Ja myślę, że to jest właśnie najważniejsze, że możemy sobie to powiedzieć głośno i naprawdę tak będzie, że Jurek nigdy od nas nie odejdzie, bo zostaje jego wspaniała muzyka, zostają piosenki i kompozycje i dopóki my tylko będziemy pielęgnować to wszystko, to ta pamięć po prostu zostanie na zawsze i Jurek z nami będzie obecny. Te wszystkie wspomnienia, te uśmiechy, kiedy rozmawiamy o nim, to właśnie będą grzały teraz nasze serca, kiedy nam jest smutno, ale ta właśnie muzyka daje nam siłę. Myślę, że też nasi fani, słuchacze, nasza publiczność właśnie w ten sposób będzie pamiętała Jurka wtedy, kiedy usłyszy jego piosenkę, to będzie wiedziała, kto właśnie tę piosenkę skomponował. Bernadeta, dla ciebie to jest trudny czas teraz. Tak. Zdecydowanie, bo straciłaś przyjaciela, członka rodziny, można śmiało powiedzieć. Tak, Jurek żył bardzo właśnie naszą rodziną, moją rodziną. Kibicował mi bardzo, tym bardziej, że wcześniej właśnie syn z nami śpiewał, Robert. Także każde z dzieci gdzieś tam zawsze pytał, a co tam, a jak tam. Uwielbiał moje wnuki, zawsze mi mówił, że to są moje właśnie gwiazdki. Takie często jak spotykaliśmy się, a były, to zawsze podchodziły, dzień dobry Pani Julku. I on się wtedy tak bardzo cieszył, tak, ale pobyliśmy trochę dużo, powiedział, to jest niemożliwe, ile to jest energii. Mówi, ja by głowę stracił. Także naprawdę był po prostu każdego dnia na co dzień. My też staraliśmy się, żeby nie czuł się samotny, bo jednak troszeczkę mieszkał od swojej rodziny daleko i po prostu na co dzień byliśmy ze sobą razem. I myślę, że i cały zespół i tutaj przyjaciele zespołu, że wszyscy bardzo Jurka sobie cenili to, że każdego dnia, o każdej porze ten dom był zawsze otwarty, tak? Zadzwoniłeś, nie ma sprawy. A wiesz co, a potrzebujesz coś, bo idę do sklepu, coś, kupić ci coś, no naprawdę, po prostu pod każdym względem, to nie tylko, że muzyka, pod każdym względem po prostu Jurek był dobrym człowiekiem. Jak dobrym człowiekiem był, to szlagierowa scena też pokazała, bo wielu szlagierowych artystów wybrało się w ta ostatnia droga razem z Jurkiem, za co ja też chciałbym podziękować, bo to jest dosyć ważne, żeby to nasze środowisko dosyć mocno się trzymało razem, bo jak się będziemy trzymać razem, to ja nie myślę, odnajdziemy tej wspólnej drogi. Że właśnie w ten sposób pokazujemy szacunek do siebie i życie nam pisze różne scenariusze. Czasem mamy różnice zdań, ale myślę, że taką wielkością każdego człowieka jest potrafić uszanować właśnie swojego partnera na scenie, przyjaciela, uszanować jego zdanie. Ja mam takie zdanie i zawsze staram się dochodzić do konsensusu. A jeżeli my będziemy siebie szanować, to będą nas szanować wszędzie, w mediach, bo będą wiedzieli, że śląska scena jest siłą i jesteśmy dla siebie przyjaciółmi. Bernadetko, trudny czas, trudne chwile przed nami jeszcze. O Jurku teraz już będziemy gadali w czasie przeszłym, ale
wydaje mi się, że Jurek jeszcze nie do końca powiedział ostatnie słowo, bo wydaje mi się, że Bernadeta Kowalsko z mocą tego, co zawsze ma w sobie, tej siły i energii, jak i na te akumulatory nabiorą tego wszystkiego z powrotem, tak jak powinny, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, nie powiedziała ostatniego zdania i nie pozwoli, żeby to wszystko, co Jurek stworzył, odeszło Kasi w zapomnienie. Wiesz, jak stało się to właśnie 3 listopada, to miotały mną różne uczucia, tak? No nie ukrywam, że właśnie myślałam o tym, czy to teraz wszystko to, co się będzie działo, czy to będzie miało sens, czy to będzie to samo, czy to zostawić, ale wiem, że zrobiłabym wielką krzywdę dla całej twórczości, dla Jurka. Byłoby to tak bardzo nie w porządku, że nie mogę sobie na to pozwolić. Oczywiście, że będziemy starali się, żeby to wszystko jakoś poskładać. Jurka nie zastąpi nikt i o tym doskonale zdaję sobie sprawę, ale chciałabym bardzo, żeby właśnie w przyszłym roku w urodziny Jurka odbył się koncert. Urodzinowy koncert właśnie z piosenką Jurka i myślę, że mam wkoło siebie dużo przyjaciół, nie tylko moich, właśnie przyjaciół Jurka, przyjaciół, tak powiem może kolokwialnie, ale przyjaciół ludzi dobrej woli, bo to o to właśnie chodzi. Wszystkich tych, którzy chcą uszanować pamięć o Jurku. I myślę, że wspólnie razem zrobimy jeszcze wiele, wiele pięknych wydarzeń artystycznych właśnie z kompozycjami Jurka. I liczę tutaj na Was i już Wam dzisiaj dziękuję. Czekamy na te fajne chwile, ten lepszy czas jeszcze nadejdzie. Bernadeta, tylko dziękuję Ci bardzo za ta rozmowa. Dziękuję. To nie jest łatwe żegnać kolegów ze wspólnej sceny. Nie przychodzi nikomu to łatwo, a ostatnie lata, ostatni czas, no niestety, pokazuje na to, że ten skład, szlagierowy skład, ojcowie tej szlagierowej muzyki powoli się wykruszają, ale miejmy nadzieję, że szlagierowe dzieci zaś się rodzą i że to wszystko będzie trwało i że pamięć Jurka pozostanie w was wszystkich.